macie robić? Nie. Zgłaszamy się. Dobra, a czy ktoś w ogóle was nie, w ogóle nic. Dobra, proszę powiedzieć, czy gdy pan teraz miał szansę zadać panu sobie jedno pytanie, o co pan zapytał? Kiedy wypłata będzie? Właśnie od 2 miesięcy nie macie wypłat, w zakładzie źle się dzieje. Proszę powiedzieć, czy były jakieś rozmowy między wami przypuszczenia, że zakład może ogłosić upadłość? Nie. Cały czas wierzyliście w to, że inwestor jednak zainwestuje zakład? Tak. Co się mówiło między pracownikami jeszcze kilka tygodni wcześniej? No bo wychodziliście na ulicę, walczyliście swoje pieniądze. Tam przed to samo mowa o tym, że ludzie wcześniej wiedzieli o upadłości, że to jest przewidziane prawdopodobnie. To oszukiwali was? No, ja wiem. Z inwestorem? Nie wiem. To były wersje o inwestorach i tam podobne. No a czegoś się w ogóle oszukali? Jakie pracownicy? No na pewno. Na pewno. No idziemy tak niepewnie, nie wiemy co tam będzie, z czym tam się spotkamy, co tam, no jak nas potraktują. No naprawdę jest nam po tylu latach, po 36 latach pracy, no jeszcze no, bardzo ciężka sytuacja, no i no, jesteśmy po prostu załamani, no przykro nam rodziny, no właśnie, mamy i tak dalej, no właśnie jak to dalej ten nasz los się potoczy. Tak się, a będzie orędzie prezesa, zobaczymy. No właśnie, coś powiedzą. Prezes ma się z wami spotkać podobno, ale jakieś spotkanie. No nie tak. Wiemy, no na chwilę obecną nie wiemy co się dzieje, czy mamy do tej pracy chodzić, czy nam zapłacą, czy nie, no naprawdę. No nie wiemy, no to ciężka jest sytuacja i gdzie my znajdziemy w takim wieku i po tylu latach pracy jakieś zatrudnienie. No być może no, prezes coś tam w telewizji to wszystko mówi, że to jeszcze, że to jest do uratowania, ale to, czy to jest mydlenie oczy, bo tak non-stop nam tak cały czas to obiecają, jakby światełko w tunelu i w tunelu, no ale to światełko zamiast świeci, to gasło nam po prostu. Właśnie o to miałem pytać, ponieważ mówi się o potencjalnym inwestorze, czy pan w to jeszcze wierzy? Ja uważam, że taki zakład duży tyle lat istniał, że ja myślę, że będzie to zależało. No wszystkie to, żeby ten zakład jeszcze jakoś, bo po prostu ten zakład wiele zrobi tutaj dla Sanoka, dla całego województwa, to wszyscy po prostu są wdzięczni, że tyle lat Autosan to był na tym i tyle inwestycji sportowych i różnych przychodni i no to po prostu było wszystko dla nas, dla ludzi, dla, no po prostu ja sobie nie wyobrażam, żeby to było jeszcze po prostu, ja myślę, że to się odkręci. Jestem tej właśnie dobrej nadziei, że po prostu no wierzę w to, że jeszcze myślę, że będzie dobrze. Proszę powiedzieć, co jeśli jednak nie będzie dobrze? Co pan wtedy zrobi? Co wtedy z wami? No to jest 500 osób. Pójdziemy praktycznie na bruk, bo kto nas przyjmie w wieku, jestem po 50, to mnie przyjmie do pracy. I ktoś popatrzy nowy ten i powie, no to człowieku, masz 50 lat, albo umowę śmieciową i będziemy dogorywać tak zwanie, do tych emerytur. No. 41 lat pracy i proszę panią, przepracowane tutaj w tym zakładzie i nie wiadomo co dalej. Gdyby pan miał teraz szansę zadać prezesowi jedno pytanie, o co pan go spytał? O co? Co zrobił z tymi 180 latami pracy, co ludzie na to robili, nie? Co zrobili? A co się mówiło w zakładzie wcześniej? Czy były, no bo wiadomo, wychodziliście na ulicę, protestowaliście, no. Walczyliście o swoje pieniądze, pieniędzy dostajecie od kilku miesięcy. No. Czy było takie przeczucie, że coś może się stać złego, czy jednak cały czas była nadzieja, że może jednak coś było, się wydarzyło? Było przeczucie, że to, no to widać, nie? Widać, z dnia na dzień widać było, że coś się dzieje, nie? Tylko wszystko owiane było wielką chyba tajemnicą, bo zakład, dyrekcja zakładu na pewno o tym wiedziała, nie? Myśli pan, że jest jeszcze szansa to sobie? Ja podejrzewam, że no chyba, że jestem ten jakiś tam strategiczny ten, nie? Sponsor, który wykupił te akcje, ale nie wiadomo, czy to dojdzie już do produkcji autobusów. A jeśli ten inwestor no. Jednak nie zdecyduje się zainwestować w zakład, co pan zrobi? No proszę pani, ja nie wiem co. Do siebie w przyszłości już nie widzę ani w takim stanie zdrowia, jak inny zakład. Podejrzewam, że nie każdy będzie chciał w takim wieku już pracownika przejąć i pójdę na takie pieniądze, jakie ci, co całe życie nigdzie nie robili, pod arkadami stali i praktycznie na te same pieniądze pójdę. Na razie nie udzielę wypowiedzi, zobaczymy, co się wydarzy dalej. No właśnie nie mogę pytać, będziemy... co dzisiaj mają być jakieś Nie wiemy, wszystko się ukaże, liczymy, że coś, że będziemy pracować. Nie wiemy co, jest jakiś nowy inwestor, a co będzie, zobaczymy. Są obawy? Co? A co to się dzieje? Czy już nie macie siły mieć tej nadziei? No powiedzieć. Było tak, że było ciężko, bo pieniążków nie ma, to nie ma. Żona też nie pracowała, to nie jest proste. Tak to wygląda. Proszę powiedzieć, gdy pan miał teraz okazję zadać jedno pytanie panu prezesowi, o co pan by zapytał?
Dlaczego tak to dopuścili do takiej ruiny? Co oni robili przez tyle lat? Bo cały czas nam banialuki gadali. Czy myśli pan, że jest jeszcze szansa tego zakładu? Chyba tak. Dziękuję. Ja w internecie pisałem, żeby przyjść do pracy i żeby... Zobaczymy, co będzie, no trudno wiedzieć. Dobrze, proszę powiedzieć, gdy pan miał teraz szansę zadać prezesowi jedno pytanie, o co pan by zapytał? A co dalej z tą fabryką? Tak, co będzie. No i co prezes ma zamiar robi dalej. Czy między wami mówiło się o tym, że ta fabryka może upaść? No bo wychodziliście na ulicę, nie dostajecie pieniędzy. No do tej pory na razie mówiłem, tak, że jest rozmowa cały czas z inwestorem i że będzie fabryka, na razie będzie wszystko w porządku. No dobra, to... Czy wy w coś jeszcze wierzycie jako pracownicy? No, musimy w coś wierzyć. Dziękujemy. Dziękuję. Prezes obiecał w piątek, bo zaprosił mnie do siebie. Ma dotrzeć do zakładu dzisiaj na 14. Może troszkę szybciej, jak mi się uda. Obiecał, że spotka się z załogą, że nie chowa głowy w piasek, że powie o całej zaistniałej sytuacji. No właśnie, o czym macie rozmawiać? Przede wszystkim pani chyba wie, że dowiedzieliśmy się wszyscy z mediów. O nas. Powinien to powiedzieć przede wszystkim ludziom. Ale dowiedzieliśmy się też, że jest nowy właściciel zakładu. Tak. I podobno to on dzisiaj już w zakładzie od rana będzie. Także nie wiem, idę, zobaczymy.